4000 ofert, 772 protesty, niezadowoleni pacjenci skazani na poszukiwanie pomocy lekarskiej u obcych lekarzy albo na drugim końcu miasta. To są rezultaty kontraktu, podpis tych umów, które Narodowy Fundusz Zdrowia podpisywał ostatnio na najbliższe 3 lata. I jakie są rezultaty, jakie są wyniki całej tej historii? Otóż człowiek odpowiedzialny za cały ten bałagan, czyli pan Tomasz Pękalski, ówczesny szef NFZ-u, został awansowany do zarządu województwa i w zarządzie województwa ma zajmować się nie mniej, nie więcej tylko służbą zdrowia. Platforma Obywatelska już nas w poprzedniej kadencji przyzwyczaiła troszkę do tego, że różne mogą się zdarzać sytuacje w służbie zdrowia. Myślę o sprawie Marka Flasińskiego, którego żona dostała środki unijne poprzez podległą panu Flasińskiemu agencję. Myślę o pani Marzenie Świnarskiej, radnej wojewódzkiej, która wygrywała konkursy na karmienie chorych w podległych marszałkowi szpitalach. W przypadku pani Świnarskiej potrzebna była interwencja Pitery, w przypadku pana Flasińskiego samego premiera. Jak będzie teraz? Czy wystarczy pani Pitera? Czy potrzebny będzie aż premier?